posłać tam po walerianę do apteki za 15 kopiejek i przynieść mi tu do gabinetu dyrektora. Ale nie dyrektora przynieść, tylko przynieść mi tu do gabinetu karafkę świeżej wody. 100 razy muszę wam powtarzać. Z sił zupełnie opadłem. 4 dzień już piszę i oka zmrużyć nie mogę. Od rana do wieczora pisz, człowieku, tu, a od wieczora do rana w domu. A w dodatku jeszcze zapalenie całego ciała, dreszcze, gorączka, kaszel, w nogach łamanie, a w oczach jakieś takie i takie przecinki. Nasz pajac, ten łajdaczyna, prezes zarządu, odczyta dziś na plenarnym zebraniu sprawozdanie pod tytułem: nasz bank w chwili obecnej i w przeszłości. Też znalazł się gambeta, myślałby kto. Zatem 2 7 3 0 1. Zachciało mu się popisu, a ty, człowieku, siedź i haruj na niego jak katorżnik. On z referatu poezyjkę sobie zrobi, a ja siedzę kamieniem i trzeszczę liczydłami, bodaj go wszyscy diabli nie cierpię tego. A zatem 2 4 6. O, przyrzekł mnie wynagrodzić za gorliwość. Jeśli dziś wszystko załatwi pomyślnie i uda mu się zamydlić oczy publice, obiecał mi złoty medal i 300 rubli nagrody. Zobaczymy. No, ale jeżeli praca moja pójdzie na marne, to, przyjacielu drogi, daruj. Jestem człowiek porywczy. Jak się rozgorączkuję, bratku, to i zamordować potrafię. Nie myśl sobie. Jeszcze raz dzięki, serdeczne dzięki. Ten wasz dar, drodzy współpracownicy, zachowam do końca życia jako najmilsze wspomnienie. 4. Dziękuję. 6 2 1. Drogi, zacny Kuźmo Nikołajewiczu. Andrzeju Andrzejewiczu, mam zaszczyt złożyć panu gratulację z okazji 15-lecia naszego banku oraz życzyć panu, aby pana szlachetnie serce... Dziękuję serdecznie, mój drogi. No, sądzę, że w tak uroczystym dniu naszego jubileuszu możemy się nawet pocałować. Dziękuję. 15 lat. 15 lat, jakem szypuczyn. No, jeśli w ciągu tego czasu, odkąd mam zaszczyt zajmować stanowisko przewodniczącego zarządu naszego banku, dokonał czegoś pożytecznego, to dzięki moim współpracownikom. Dziękuję za wierną służbę, dziękuję. A jak tam moje sprawozdanie robi się? Owszem, że... Zostało mi jakie 5 kartek. A, więc na 3 będzie gotowe. Oj, jeżeli mi nikt
Nie przeszkodzi? Parę drobiazgów do wykończenia. No świetnie, świetnie, jakem szybciutko. Świetnie. A może pan mi tymczasem pozwoli pierwszą część? To sobie przestudiuję. Proszę. Dziękuję. W tym sprawozdaniu pokładam olbrzymie nadzieje. To moja profession de foi. Albo powiedziałbym fajerwerk. O, fajerwerk. Jakam szybuczyny. Dwa. Ale jestem zmęczony. Jeden, sześć. W nocy miałem mały ataczak podagry. Trzy, cztery. A teraz od rana ta krzątanina, bieganina, latanina. A teraz znów te owacje, ta agitacja. Siedem. Kompletnie jestem wykończony. Aż mi się w oczach ćmi od tych cyfr. Dwa. A na dobitek nieprzyjemności. Cztery. Była dziś rano znowu u mnie pańska małżonka, skarżyła się na pana, że uganiał się pan w nocy z nożem za nią i za szwagierką. No Kuźmo Niekułajewicza, a do czegoż to podobne? Ze względu na jubileusz, panie prezesie, pozwalam sobie zwrócić się z prośbą, aby pan choćby z szacunku dla mojej katorżniczej pracy nie wtrącał się do mego życia rodzinnego. Bardzo o to proszę. Pan ma nieznośny charakter. Zdawałoby się taki zacny, przyzwoity człowiek. Dziewięć, sześć. A wobec kobiet zachowuje się pan jak Kuba rozpruwacz. Ja naprawdę nie rozumiem, za co je pan tak nienawidzi. A ja nie rozumiem, za co je pan tak kocha. Trzy. Siedem, sześć, cztery. Pracownicy ofiarowali mi album, a członkowie zarządu, jak słyszałem, mają mi wręczyć laurkę i srebrny puchar. Miłe to, miłe, jakem przypuszczę. No cóż, reputacja banku wymaga pewnej pompy. A pan jest swój człowiek, to pan wie najlepiej, jak rzeczy stoją. Dwa. Laurkę sam napisałem. Dziewięć. Srebrny puchar kupiłem za własne pieniądze. No a oprawa laurki? 40 rubli. A przecież bez oprawy nie można. Dziewięć. A oni by nigdy na to nie wpadli. Ale mebelki, co? Palce lizać. A mówią, że jestem małostkowy. Że przywiązuję tylko wagę do tego, żeby klamki były wyczyszczone, żeby pracownicy mieli modne krawaty, a w drzwiach, żeby stał gruby Szwajcar. O nie, moi panowie, klamki i Szwajcar to nie małostkowość. U siebie w domu mogę być mieszczuchem, mogę żreć, spać jak ślina, zapijać się na śmierć. Proszę uprzejmie, bez przytyków. Ale jakie przytyki mi w głowie? Pan ma nieznośny charakter. Mówię tylko, że u siebie w domu mogę się zapijać, żyć jak mieszczuch, porwyni. Ale tu wszystko musi być majestatyczne. Sześć. Tu jest bank. Właśnie zasługa moja polega na tym, że wyrobiłem bankowi znakomitą reputację. O, nadać tom to wiele, jakem szybuć. Cztery, sześć. Mój panie, za chwilę zjawią się tu członkowie zarządu banku, a pan w walonkach z obwiązaną szyją w tej marynarce nie wiadomo jakiego koloru, no mógłby pan założyć frak, a już przynajmniej czarny surdut. Moje zdrowie jest ważniejsze od wszystkich pańskich członków zarządu. Mam zapalenie całego ciała. No ale przyzna pan jednak, że to nie jest w porządku. Pan mi psuje tu obraz całości. Jak przyjdzie delegacja, mogę się gdzieś schować. Mała bieda. Ja również nie lubię nieporządku. Nie znoszę nieporządku.
Właśnie. Dobrze by pan zrobił, żeby nie zapraszał dzisiaj dam na jubileuszowy obiad. No, wie pan. A wiem, wiem. Żeby nadać szyku, napcha pan nimi calutką salę. Ale niech pan uważa, zepsują panu cały interes, szkoda mówić. Kobiety zawsze narobią bigocu. O, przeciwnie, mój drogi, towarzystwo kobiet uszlachetnia. A jakże? A żona pańska jest, zdaje się, wykształcona. A w zeszły poniedziałek palnęła taką rzecz, że ja potem przez dwa dni tylko ręce rozkładałem. Wobec co? Obcych ludzi pyta raptem, czy to prawda, że mój mąż skupił akcję Banku Dryżsko-Pryskiego? Te, które spadły na giełdzie? Och, jakżeż on się teraz denerwuje. I to tak wobec obcych. Nie rozumiem, po co się pan wywnętrza przed kobietami. Chce pan, żeby doprowadziły pana do kryminału? No dosyć już, mój drogi, dosyć. To zbyt ponure jak na jubileusz. O, a propos, przypomniał pan mi, że moja połowica powinna tu się zjawić lada moment. Trzeba by wyjechać na dworzec po biedaczka. Nie mam czasu, a poza tym nie jestem jej rad. To znaczy, owszem, owszem, ale wolałbym, żeby jeszcze kilka dni posiedziała u swojej matki. O, no. Znów zaczynają się te dreszczyki. Nerwy mam tak napięte jak postronki. Byle głupstwo, gotów jestem się rozpłakać. Joliuszy Puczyn, trzymaj się. Trzy, jeden. No! O Wilku mowa! Och, Andrzej! O moje ty kochanie! Właśnie mówiliśmy o tobie. Stęskniemy? Miany. Zdrów? Zdrów. Jestem wprost z dworca, tutaj nie zaglądałam nawet do domu, muszę ci opowiedzieć mnóstwo. Mnóstwo rzeczy. Ja się nie będę rozbierała, ja tylko na chwileczkę. Witam pana Kuźmu Nikołajczu. Witam, witam. W domu wszystko w porządku? Tak, w porządku. O, przytyłaś, wyładniałaś. Co? No jakże podróż? Cudownie! Mama i Katia kłaniają ci się, a Wasylij Andrzejewicz kazał cię ucałować! A ciocia przysyła ci swój konfitur. Swój konfitur, O, popa! Och, Andrzej! Aj, Zina! Kazała cię ucałować. Zina! No. A coś widzę po twoich oczach, że nie jesteś rad z mego przyjaciela. Nie, no skąd, kochanie, bardzo jestem. Och, Andrzej, co to było? Co to było? Ta Katia, biedna kochanie, Katia. Przepraszam cię bardzo, ale wiesz, mamy dziś jubileusz. Lada chwila tu mogą przyjść delegaci zarządu, a ty jesteś nieubrana, może byś pojechała do domu, co? Prawda! Panowie, no to winszuję wam, winszuję! A więc życzę wam, aha, więc dziś będziecie zebrani i obiad, o, to lubię! A gdzie ta wspaniała laurka, którą tak długo sam dla siebie układałeś? Odczytają cię ją dzisiaj? Kochanie, przecież o takich rzeczach się nie mówi. Naprawdę pojechałabyś do domu. Zaraz, jedną chwileczkę. Zaraz pojadę, tylko opowiem, jak to było. Odpowiedź, słuchaj chwileczkę. Od samego początku i już jadę. A więc tak. Zrozumiem. O, to. Więc tak, jakieś nie odprowadził, pamiętasz? Usiadłam obok tej otyłej pani i zabrałam się do czytania. Ja w pociągu nie lubię rozmawiać. Przez trzy stacje czytałam i do nikogo ani słowa. Ale nadszedł wieczór i taki mnie ogarnęły, wiesz, czarne myśli. Tak. Naprzeciwko mnie siedział. Taki niebrzydki. Bruneczek. A więc zaczęła się pogawędka. Potem przyłączył się do nas jakiś marynarz, student. Tak. Powiedziałam im, że jestem niezamężna. O, ja
mnie. Marynarz przez cały czas śpiewał, a Brunet opowiadał okropnie śmieszne anegdoty. W piersiach rozbolało od śmiechu. Więc tak, jak marynarz dowiedział się, że mam na imię Tatiana, opuścił marynarza. Wiesz, co mi zaśpiewał? A Niegin, wyznam tobie skrycie. Panie, kochanie. Kochanie, przeszkadzamy Kuźmie Nikołajewiczowi. Naprawdę mogłabyś pojechać do domu. Nic nie szkodzi, to bardzo ciekawe. Ale... Niech on posłucha, ja tą chwileczkę zaraz kończę. Więc tak, na stacji przyjechał po mnie Sirio. I nawinął się jakiś taki... Że ja sobie przystajny, inspektor podatkowy czy coś. A szczególnie oczy. Sirio, że przedstawił mi go. I pojechaliśmy we troje. Pogoda była cudowna. Nie wolno, proszę panu, osobisty. Proszę wpuścić. Mam zaszczyt, ekscelencjo. Żona sekretarza gubernialnego, Nastazja Fiodorowna Mierciutkina. Proszę, przejmie. Przepraszam. Proszę, pani będzie uprzejma. Czym mogę służyć? Widzi, ekscelencja, rzecz jest taka. Mój mąż, sekretarz gubernialny Mierczutkin, chorował przez 5 miesięcy. I w trakcie tego, jak leżał w domu, leczył się, przeniesiono go na emeryturę. Bez żadnej przyczyny, ekscelencjo. A kiedy poszłam, żeby mi wypłacili jego pensję, to niech ekscelencja łaskawie zauważy, wzięli i potrącili mu 24 ruble 36 kopiejek. Za co, pytam? Bo on, powiadają, brał z kasy wzajemnej pomocy. A inni za niego poręczyli. Jakżeż to tak? Jakżeż on mógł brać z kasy bez mojej zgody? Nie, no tak się nie robi, ekscelencjo. Ja jestem kobieta uboga. Tyle mam utrzymania, co z tych lokatorów. Jestem proszę. Słaba, bezbronna istota. Proszę, proszę, niech od pani... każdego krzywdy znoszę i nikt mi dobrego słowa tak, nie da. Niech pani pozwoli, a to, ale to coś... No więc tak, trzeba po kolei. W zeszłym tygodniu otrzymuję nagle list od mamy, w którym mi donosi, że niejaki Grindolewski oświadczył się o siostrę moją Katię. Młodzieniec przemiły, skromny, ale bez żadnych środków do życia, bez żadnego określonego stanowiska. No i trzeba nieszczęścia, niech pan sobie wyobrazi, że Katia zadłużyła się nim. I mama pisze, żeby mnie zwłocznie przyjechała i wpłynęła na Katię. Pani pozwoli, ja... bo myliłem się przez panią. Pani o mamie, o Kati, a ja tymczasem zrobiłem byka i nic nie rozumiem. No, wielka rzecz, to też niech pan słucha, kiedy dama mówi z panem. A czemuż to pan taki zły, co? Pewnie zakochany, co? Co? Zakochany. Pani wybaczy, ale ja naprawdę nie pojmuję, o co chodzi. Co? Zakochany? A jak zaczerwienił się! O, jak się zaczerwienił, kujma Nikołajewicz! Taniu, kochani, idź i na chwilę do kantorku. Zaraz ci służę. Ale na chwileczkę. Tak, tak. Ty. Zaraz ci służę. Zakochany. Naprawdę... Nie mogę dociec, o co chodzi. Pani, zdaje się, źle trafiła. Mąż powinien zwrócić się do urzędu, w którym pracował. Ale byłam, dobrodzieju, kochany. Ale... W 5 urzędach. Nigdzie nawet podania przyjąć nie chcieli. Ale mój zięć, Borys Matwiejewicz, doradził. Niech mama, powiada, pójdzie do pana Szypułczyna. To człowiek wpływowy, on wszystko może ratuj, pan ekscelencjo. Ale pani... Mierczutkina, my tu naprawdę nic dla pani nie możemy zrobić, bo pani mąż, o ile tu wnoszę z podania, pracował w Wydziale Lecznictwa Wojskowego, prawda? A my jesteśmy instytucją prywatną, handlową. Ale tu jest bank. Jeżeli trzeba, no i... ja mogę przedstawić zaświadczenie lekarskie, proszę. Ale ja wierzę pani. Ja wierzę. Tylko naprawdę, no, czyżby mąż nie wiedział, dokąd się ma zwrócić? Nie, takiego już mam męża, że ani by, ani my. No,
Powtarzam pani jeszcze raz, przecież pani mąż pracował w Wydziale Lecznictwa Wojskowego, tak. A tu jest tak. Instytucja prywatna, handlowa, tak. No tu jest bank, tak. Że też pani tego tak. Nie rozumie. Rozumiem. No, proszę. W takim razie niech ekscelencja każe mi wypłacić 15 rubli. Ja zgadzam się, nie wszystko od razu. W ten sposób, panie prezesie, nigdy nie skończę sprawozdania. Zaraz. Droga pani, jakże mam pani wytłumaczyć, że zwracanie się do nas z podobną sprawą jest równie niedorzeczne, jak na przykład składanie prośby o rozwód do apteki albo do urzędu miar i wad. Andrzej, nie można? Zaraz, kochanie, zaraz, jeszcze chwileczkę. Pani coś tam nie dopłacono. Ale co to nas obchodzi, droga pani? A poza tym mamy dziś jubileusz. Zaraz tu mogą się zjawić przedstawiciele zarządu. Pani naprawdę nie rozumie. Zlituj się, ekscelencjo. Jestem starana życiem. I z lokatorami się procesu i zamierza się starej gospodarstwo. Ja już, a tu jeszcze zięć. Ja już naprawdę nie wiem, jak mam z panią rozmawiać. W głowie mi się kołuje pani. I nam czas zabiera i sam... Kuźmo Nikołajewiczu, niech pan wytłumaczy pani Mierczutki, nie bo ja... Czego pani sobie życzy? Ja jestem słaba kobieta, bezbronna istota. Wyglądam może silnie, ale jak się tak bliżej przyjrzeć, to nawet żyłki we mnie zdrowej nie ma. Kawę dzisiaj piłam, ale bez żadnego zadowolenia. Pytam panią, czego pani sobie życzy? Niech pan zarządzi, żeby mi wypłacili 15 rubli. Reszta może być za miesiąc. Mam wrażenie, że już mówiono pani, wyraźnie, że tutaj jest bank. Tak, ale ja mam świadectwo lekarskie. A co pani ma na karku? Głowę? Czy coś innego? Panie, toż ja według ustawy, po swoje, cudzego mi nie trzeba. Ja pytam, madam, co pani ma na karku? Comprene? A tu stupar diabłów mi. Nie mam czasu na gadanie. Proszę? No. Proszę. Cztery. Dziewięć. Zero. Jeden. A moje pieniądze? Dwa. Krótko mówiąc, zamiast głowy ma pani... O! No, nie tak ostro! Swojej żonie popuka, ja jestem żona sekretarza. Brać stąd! Brać! Ręce przy sobie, nie tak ostro, nie radzę. Jeżeli mi stąd nie radzę. Nie wyjdziesz. Nie tak ostro. Natychmiast. Nie radzę. Zawołam woźnego. Prestąd! Wynoś się! Nie radzę? Och, w życiu swoim nie widziałem takiej potwory. O, aż mnie w głowie łupi. Mówię ci raz jeszcze. Słyszysz? Jeżeli ty stara jędzo, nie wyjdziesz stąd natychmiast. Naproszę książetrę. Mam taki charakter, że mogę cię zrobić kaleką na całe życie. Zamordować potrafię! Zamordować sobie! Niech! Znamy się na takich gryzmołach. Niech jej moje oczy nie widzą. W głowie mi się mieni słabo. Nalazło do banku, pełno bab! Nie napiszę ci tego sprawozdania. Ja według urzędu po swoje, cudzego mi nie potrzeba.
W walonkach w urzędzie siedzi gbur. Pojechaliśmy na wieczór do Berezynickich. Katia miała na sobie błękitną, fularową sukienkę z głębokim wycięciem i lekkimi koroneczkami. I bardzo jej było do twarzy w takim wysokim uczesaniu. Sama ją czesałam. W tym uczesaniu i w tej sukience wyglądała, mówię ci, czarująco. No czarująco, czarująco, kochani, ale to... Silencio. A pani jeszcze tu czego? Pan mu kazał załatwić moją sprawę. A on puka się w czoło, ja jestem słaba, bezbronna istota. Droga pani, rozpatrzę, poczynię kroki. Tylko błagam panią, niech pani wyjdzie. O, zaczyna się znów ten atak podagry. Panie prezes, panie prezes. Pozwoli pan, że zawołam woźnego. Niech ją wyrzuci na zbity łeb. Do czegoś to podobne. Niech narobi krzyku. A tylu tu lokatorów. Excellencio. Ale ja przecież muszę pisać sprawozdanie. Nie zdążę. Nie dam rady. Droga pani. Excellencio, kiedy już dostanę swoje pieniądze? Są mi dziś koniecznie potrzebne. Przecież mówiłem pani, że tu jest instytucja prywatna, handlowa, że tu jest bank. Droga pani. Excellencio. Bądź ojcem rodzonym. Jeżeli świadectwo lekarskie nie wystarcza, to ja mogę przynieść zaświadczenie z komisariatu. Babciu, babcia nam przeszkadza. Babcia nie słyszy? Ślicznotko ty moja. Toż ja według ustawy po swoje. Cudzego mi nie trzeba. Ile się pani należy? 24 ruble, 36 kopiejek. Proszę. Oto 25 rubli i niech się pani wynosi. Dziękuję, ekscelencjo. Niech się dziękuję, pani dziękuję uprzejmie. Wynosi. Dziękuję, ekscelencjo. No, no tak, tak. No, czas mi do domu. A, jak? Gdzież tam? Muszę przecież skończyć. Andrzej. Więc tak, pojechaliśmy na wieczór do Berezynskich, choć tak sobie, dość wesoło, ale nie za bardzo. No i był tam adorator Kati Grindolewski. Ale ja przedtem pogadałam z Katią, popłakałam się i wpłynęłam na Katię. Więc Katia rozmówiła się z nim i dała mu kosza. Myślę sobie, no, chwała Bogu, mamę uspokoiłam, uratowałam. Mogę spokojnie wracać do domu. I co ty powiesz? Przed samą kolacją idziemy z Katią aleją, aż tu naraz słyszymy strzał. Nie, nie, naprawdę, ja nie mogę mówić o tym. Spokojnie. Nie wytrzyma. Słyszymy strzał. Ekscelencjo. A pani jeszcze tu czego? Ja chciałam się tylko spytać, czy mój mąż mógłby z powrotem objąć tę samą posadę? Nie wytrzymam. Biegniemy do Altany, a tam leży Grindolewski z pistoletem w dłoni. Nie wytrzymam. Ekscelencjo, czy mój mąż mógłby z powrotem objąć tę samą posadę? Kuźmo Nikołajewiczu. Strzelił sobie prosto w serce. Błagam pana. Niech pan ją wyrzuci, błagam pana. Błaga, żeby posłać pomocy. Niech pan ją wyrzuci. Uratował nieborak, ale gdyby nie Grindole. Ale nie tą! Nie tą! Nie tą! Nie tą! Nie tą! Rać tą! Dam tą męczą duszę! Wynosi z dzisiaj! Stąd! Rać tą! Łapać babę! Ręce przy sobie! Gnąć! Łapać babę! Błagam! Okaleczę! Błagam! Niech się pan usłyszy! Pójdź, Monikoj! Niech się pan uspokoi! Niech się pan... Wielce szanowny i drogi panie prezesie, rzucając spojrzenie wstecz na przeszłość naszej instytucji finansowej i przebiegając myślą dzieje jej stopniowego rozwoju, odnosimy wrażenie nadzwyczaj dodatnie i pocieszające. Wprawdzie w zaczątku istnienia banku niewielkie zasoby kapitału zakładowego, niemożność prowadzenia poważniejszych operacji finansowych, tudzież niepewność zakreślonego celu stawiali na ostrzu noża hamletyczne pytanie być, czy też nie być, czy też nie być. Przepraszam, to może przyjdziemy później, nieco później.